To pierwszy z cyklu spotkań wiceministra gospodarki Arkadiusza Bąka z przedsiębiorcami. Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego. Z zachowaniem oczywiście nieprzekraczania przepisów prawa. A właśnie prawo i przepisy często utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Nad ułatwieniami pracowano długo, w tym celu odbył się szereg konsultacji. Teraz pojawia się szansa, aby wypracowane rozwiązania weszły w życie. Realnym celem jest to, żebyśmy zbliżyli dystans między naszymi przedsiębiorcami tutaj z Ostrowca, a tym, co się dzieje w ministerstwach. I dzisiaj pierwszym takim elementem, już bardzo konkretnym, zapisy ustawowe, które w tej chwili są kierowane na Radę Ministrów, które są w tej chwili na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Będę dzisiaj prezentował założenia, przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. To jest ta konstytucja, o której mówimy jakiś czas. Zresztą konstytucja, która powstawała na skutek też wizyt w Ostrowcu, bo i tu rozmowy z ostrowieckimi przedsiębiorcami. Zmienić może się wiele. Decyzje w tej sprawie podejmować będą posłowie jeszcze w tym roku. Ustawa zakłada szereg ułatwień dla przedsiębiorców, o które sami postulowali. Przedsiębiorca jest zrównany w tych przepisach z administracją, bo do tej pory miał prawa, natomiast nie miał z tego zaczepienia w ustawie, aby się w prosty sposób jakby odwołać do jakiegoś przepisu, tak, że jest zasada, która zobowiązuje też administrację. Administracja pisała przepisy głównie dla siebie, taka jest prawda, do rozstrzygania, do reglamentacji, do regulacji, do rozstrzygania. Nie było prawa dla przedsiębiorcy, którym mógłby powiedzieć, oczekuję na podstawie tego danego przepisu. Jedną z ciekawszych przepisów, jedną z ciekawszych zasad, która się pojawia, bo tam jest kilkanaście zasad, to jest taka ustawa z zasad złożona. Jedna z najciekawszych i taka, która odwołuje się bezpośrednio do ustawy Wilczka, to jest to, co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone. W spotkaniu udział wziął kandydat na prezydenta kraju Adam Jarubas. Zdaniem marszałka województwa świętokrzyskiego należy się dziś zatroszczyć o los mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Potrzebujemy uproszczeń, potrzebujemy ułatwień, zachęt, również w wymiarze prostszego ZUS-u. Stąd ja proponuję, aby wprowadzić dla startupów, młodych przedsiębiorców startujących w życie, progresywny ZUS, aby dojść do tej składki maksymalnej w ciągu 5 lat. Jak pytamy młodych ludzi, czego najbardziej się obawiają, to właśnie tych obciążeń ZUS-owskich na początku firmy, na początku funkcjonowania firmy, kiedy jeszcze firma nie okrzepła dobrze. Także potrzebujemy takich bardziej przyjaznych regulacji w tym obszarze. Uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców z pewnością odczuje w projekcie uchwały. Wprowadzono wiele zmian na lepsze. Przedsiębiorcy mają z jednej strony problemy natury tej finansowej związane z kosztami pracy, a z drugiej strony często bardziej uciążliwe bywają problemy natury prawnej. Zmiany w prawie, brak jasnych reguł, na których można się oprzeć w kontakcie z administracją, i to z kolei znajduje się już w tym projekcie ustawy. Ona ma dość duży opór ze strony, miała. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że zostały dwie uwagi tylko, które na Radzie Ministrów są rozstrzygane, z 300, które wpłynęły. Tyle uwag wpłynęło z administracji, także widać, że to jest dla niektórych rewolucja. Ministerstwo Gospodarki przyznało też dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Jeden z dyplomów trafił na ręce właścicielki firmy FX Studio Company, redaktor naczelnej lokalnej telewizji Agnieszki Cybulskiej.